Witamy w CFO Compass, serii, w której eksperci z PwC rozmawiają z liderami zmian na polskim rynku. Zapraszamy. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Dominika Świerczyńska, CFO Microsoft. Dominika, witam Ciebie bardzo serdecznie i proszę opowiedz nam trochę więcej o swojej roli i czym zajmuje się CFO w Microsoft. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Odpowiadając na pytanie, jako dyrektor finansowy Microsoft w Polsce zajmuję się strategią finansową firmy, wsparciem biznesu w dokonywaniu decyzji w wyborach inwestycyjnych, zarządzaniem procesami finansowymi, łącznie z ich automatyzacją, robotyzacją, usprawnieniami oraz obszarami zarządzaniem ryzyka, łącznie z obszarem compliance, zgodnie z przepisami polskimi oraz polityką grupy. Dominika, pierwotnie mieliśmy spotkać się w kwietniu i rozmawiać o rozwiązaniach wspierających zarządzających biznesem takich jak chmura czy BI w organizacji. Ze względu na pandemię musieliśmy przełożyć to nasze spotkanie i dzisiaj chciałbym zmienić trochę ten wektor naszej rozmowy i porozmawiać o transformacji cyfrowej. I pozwolę sobie tutaj przywołać wypowiedź prezesa Microsoft, który na konferencji Build powiedział, że transformacje, które miały wydarzyć się w 2 lata, wydarzyły się w 2 miesiące. Czy takie zachowanie było w ostatnich miesiącach również domeną polskich firm? Zdecydowanie. Nasze doświadczenie jest takie, że część firm, która była przed pandemią kompletnie niegotowa na transformację cyfrową, musiała przez nią przejść, ponieważ nie było innego wyboru, przez ostatnie kilka miesięcy. Druga część firm, które już robiły jakieś kroki w tym kierunku, zdecydowanie przyspieszyła, potrafiła wykorzystać te trudności i problemy, które się pojawiły, do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Tu możemy się też odnieść do badań IDC z kwietnia tego roku, według których 70% polskich firm deklaruje, że mimo tej niepewnej sytuacji, mimo trudności, które się pojawiły finansowych czy nieprzewidywalności biznesu, planują utrzymać lub zwiększyć wydatki na infrastrukturę chmurową w najbliższym czasie. Też ciekawie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o narzędzia do współpracy. 45% polskich firm planuje zwiększyć wydatki związane z narzędziami do współpracy, a 60% zwiększyć wydatki związane z narzędziami do wideokonferencji. Tak jak mówisz, Dominika, z prognoz wynika, że ten wzrost inwestycji w transformację cyfrową utrzyma się przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy. W okresie pandemii organizacje skupiały się głównie na wdrożeniach w takich obszarach jak bezpieczny, zdalny dostęp do systemu firmy, narzędzia do komunikacji i współpracy. Dużo mówiło się też o rozwiązaniach BI, które wspierają raportowanie zarządcze i procesy decyzyjne. Oczywiście wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentu i automatyzacja procesów, wdrażanie gotowych rozwiązań chmurowych czy robotyzacja. Z punktu widzenia CFO globalnej firmy technologicznej, jaki trend przewidujesz na najbliższą 2-3 lata? Z pewnością spodziewamy się przyspieszenia migracji do chmury, przyspieszenia tempa transformacji cyfrowej. Z naszej strony również te kilka ostatnich miesięcy spowodowało, czy było katalizatorem jednego z projektów, o którym myśleliśmy już przez jakiś czas. Mianowicie w maju tego roku Microsoft ogłosił kompleksowy plan inwestycyjny w Polsce o wartości $1 miliarda w Polską Dolinę Cyfrową, czyli w przyspieszenie innowacyjności, transformacji cyfrowej firm w Polsce. Ten plan zakłada otwarcie w Polsce regionu data center, który umożliwi dostęp do bezpiecznych rozwiązań chmurowych klasy Enterprise dla firm w Polsce. Gratuluję i bardzo się cieszę. Zresztą chmura zrobiła się modna i chyba nikt już dzisiaj nie mówi, czy to będzie się opłacało. Myślę, że wszystkie firmy budują nowe rozwiązanie już w takiej technologii, aby móc szybko przejść do chmury, albo korzystają z natywnych rozwiązań chmurowych, albo już są na tym etapie, że budują te rozwiązania prosto w chmurze. Tu bardzo ciekawy jest ten wątek pracy zdalnej. Na początku roku pewnie każdy z nas przyznałby, że codziennie musi bywać w biurze. Te kilka ostatnich miesięcy oczywiście zmieniło bardzo postrzeganie tematu pracy zdalnej.
Według badania przeprowadzonego w marcu przez Microsoft, badania Work Trend Index, stwierdzono, że ponad 80% menedżerów oczekuje, że rozwiązania do pracy zdalnej będą dostępne po zakończeniu pandemii. 70% pracowników oczekuje, że będzie przynajmniej częściowo pracować z domu także po zakończeniu pandemii. Więc znów ogromna zmiana, jeśli chodzi o nasze przyzwyczajenia i możliwości pracy zdalnej. Myślę, że to bardzo ciekawy temat. Do tej pory praca zdalna to trochę taki święty graal. Główne obawy to pewnie bezpieczeństwo i efektywność. Nie wiem jak tobie, ale ta zmiana akurat mi bardzo odpowiada. Mi też odpowiada, tutaj się zgodzę. Aczkolwiek myślę, że w następnym kroku musimy się zastanowić, jak naprawdę zmienić te procesy, jak zmienić modele biznesowe i nasz sposób działania, w szczególności wykorzystując narzędzia do automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, tak żeby on był bardziej efektywny, nie tylko zdalny. Zgadzam się w 100%. Myślę, że w tym obszarze jesteśmy dopiero na początku drogi. Ale ostatnie miesiące pozwoliły w większym stopniu dostrzec właśnie potencjał tych rozwiązań. I doświadczenia pokazują, że nawet czasem małe zmiany, jeśli chodzi o automatyzację, dają duży efekt, jeśli chodzi o efektywność. Dominika, w czasie kryzysu wzrosły inwestycje również w obszarze BI, zwłaszcza wspierające rozwój, raportowanie zarządcze i podejmowanie decyzji. Ja myślę, że w ostatnich miesiącach w związku z dużą dynamiką zmian szybkość i trafność podejmowania decyzji, a także trafne prognozy mają ogromne znaczenie dla biznesu. Czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości w tym obszarze? Tutaj zmiana się już dokonała i wydaje mi się, że nie ma odwrotu. Często słyszymy od firm, z którymi współpracujemy, że narzędzia, które używali do tej pory w zakresie business intelligence, nie były wystarczające, były statyczne, nie dawały możliwości na bieżąco podejmować decyzji. Tu jak najbardziej spodziewałam się większego wykorzystania tych narzędzi nowoczesnych, które mają wbudowane analizy scenariuszowe i umożliwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, czy bardziej w oparciu o dane zewnętrzne i o trendy przyszłości, bardziej niż patrzenie wstecz. Więc tu jak najbardziej spodziewam się, że więcej tych rozwiązań będziemy wykorzystywać w sposób bardziej efektywny i niektórym firmom pomoże to wręcz ten ciężki okres przetrwać. Będą bardziej gotowe do tego, żeby szybciej te zmiany wprowadzać. Dominika, chciałbym porozmawiać jeszcze o kompetencjach CFO. Z moich obserwacji wynika, że właśnie CFO chcą być partnerem biznesowym, rozmawiać o sprzedaży, o strategicznych decyzjach, ale często bardzo mocno interesują się technologią, wdrażają rozwiązania do automatyzacji procesów, roboty. Często też te najbardziej innowacyjne rozwiązania, na przykład do wizualizacji danych, pojawiają się właśnie w obszarze finansów, z którego to obszaru z kolei transferują właśnie do innych obszarów w firmie. Czy dodałabyś coś jeszcze do tej listy? Podkreśliłabym może jeszcze znaczenie data analytics, czyli wszystkich umiejętności związanych z zrozumieniem, jak dane są gromadzone, ponieważ tych danych w formie cyfrowej jest coraz więcej, w jaki sposób można je wykorzystać, jakie narzędzia są dostępne do wykorzystania danych w formie cyfrowej. A drugi obszar to kompetencje miękkie, ponieważ transformacja cyfrowa idzie głębiej w modele biznesowe firmy, w zmianę sposobu jej działania. Żeby takie zmiany przeprowadzić, trzeba mieć umiejętności miękkie, takie jak na przykład umiejętności zarządzania zmianą, żeby przekonać kierownictwo firmy do dokonania istotnych zmian w działaniu firmy. Na koniec chciałbym zapytać, na czym CFO Microsoft będzie się koncentrować na najbliższe 2 lata? Ponieważ misją Microsoftu jest umożliwianie innym osiąganie więcej, jak wcześniej wspominałam, będziemy się koncentrować na wdrożeniu planu inwestycyjnego, na przyspieszeniu wdrożenia rozwiązań chmurowych, dzieleniu się dobrymi praktykami czy wsparciu budowania modeli transformacji do chmury. Dominika, bardzo, bardzo dziękuję za dobrą rozmowę. Życzę Tobie samych sukcesów i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. CFO Kompas. Nadajmy kierunek biznesowi.